Cześć moi kochani, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Znowu stoicie na konstrukcji pod tytułem Nie będę musiała... Mam wolne ręce, mam wolne ręce. Mamy poranek, znaczy poranek już jest po 10, natomiast ja trochę nie śpię, ale Merkury na wstecznym. Okazało się, że z całego bloku u mnie coś na dachu internetowo poszło, więc nie zrobiłam poranka. No ale wykorzystałam ten czas dlatego, że te vlogi, które nagrywałam przez tydzień, w tym momencie podzieliłam i zaraz będę obrabiała, także tak. Wynalazłam sobie kolczyki, uwielbiam duże kolczyki, zrobiłam sobie kawałeczek fryzury takiej splątanej dzisiejszej, także po prostu próbuję działać na zasadzie: jak nie ma internetu, to jest kupę innych rzeczy do zrobienia, trzeba poobrabiać filmy, można zająć się jakimiś notatkami i takimi innymi sprawami. Nawet nie jestem w stanie zrobić jak gdyby rachunków, dlatego że na internecie konta przecież i wszystko, także no ale staramy się tutaj nadrobić. Pranie się pierze, odkurzacz wyciągnięty, to jeszcze poodkurzam. Mam parę telefonów, które muszę wykonać, więc po prostu będzie takie działanie będzie. Aleluja. Trochę się umarowałam, mówię tak, kremacja nastąpiła, czyli krem. Umalowałam się troszeczkę i co? I działanie. Szczerze powiedziawszy, jak nie mam zrobionych filmów, a chciałam się od rana zrobić horoskopy, filmy, to trochę mnie nosi, dlatego że wiem, że pewne rzeczy się nawarstwiają, ale z drugiej strony damy sobie radę. Wczoraj też nie zrobiłam całości maili, bo po prostu już ta godzina minęła, nie chcę tam, żeby tak się bardzo mocno powyżej godziny te filmy, żeby były, bo to potem trudno i znaleźć odpowiedź i wszystko. No więc, azalisz, takie uziemienie internetowe nastąpiło. Staram się w międzyczasie poobrabiać wszelkie rzeczy. No myślę, że przyniesie to efekt. O, tak to wygląda. I taki poranek intensywny, żebym powiedziałam. No i tyle. Pewnie się jeszcze odezwę w ciągu dnia, bo już się śmieję, że śpię z telefonami i aparatami. Ale uwielbiam to, co robię, więc wcale mi to nie przeszkadza, tylko żeby się wtrybić i pamiętać, że jak jest coś ciekawego, nawet przy takiej mojej domowej atmosferze, bo jestem jednak człowiekiem domowym, żeby nagrywać po prostu, żeby nagrywać i żeby Wam pokazywać. Także tak. No to do następnego wejścia, kochani, chciałam się z Wami po prostu przywitać. Jeszcze a propos przywitania, chciałam Wam pokazać, bo... nie zrobiłam dzisiaj dużego makijażu, ale jest taki dzienny, taki po prostu, ale jakoś tak fajnie mi oczy wyglądają, nawet tak patrzę w podglądzie, ładnie rzęsy. Dobry jest ten tusz, słuchajcie, no ja nie wiem, czy w Polsce jest w sprzedaży Essence. Tak? Czekajcie, tu mamy ten tusz Essence, ale jakbyście widzieli gdzieś u siebie, albo wiedzieli, gdzie są w sprzedaży w Polsce, czy w jakiejś drogerii, czy coś, to ja sobie bardzo chętnie kupię. Rewelacyjny jest. Po pierwsze, mam go długo, a po drugie, no naprawdę fajnie te rzęsy robi. Tak sobie patrzy i podoba mi się. Fryzura, kolczyki już człowiekowi lepiej. Nawet jak sam siedzi w domu, to lepiej się czuje. Dokładnie. Ja jestem już po programie, dlatego że powrócił był internet. Także to jest fajne, to jest superaste, natomiast po programie jedna świeczka zgaszona, ale kot ewidentnie zapragnął wskoczyć na stół. Ja sobie oglądam YouTube'a, chwilę odpoczynku, zaraz zajmę się horoskopami, ale musiałam Wam pokazać kicie po prostu. Kicia, Dziunia, Dziunia, widzę, że słyszysz, Dziunia. Mruczuś. Dziunia. Śliczności. O, tak to wygląda właśnie. Praca z kotem. A ja po filmie tym porannym rozgruzowuję już bez kota, jak widać, układy numerologiczne. Jeszcze mi 3 zostały, także spokojnie, tak jak planowałam do końca września, na spokojnie się po prostu wyrobię. Moje dyńki mi tutaj pomagają. Proszę bardzo, ale... również karticzki kładziemy. No taka praca
bardzo przyjemna zresztą. I chciałam jeszcze zrobić dwa horoskopy, tak żeby było na następny tydzień, żeby ustawić wyrocznie dnia codziennego, żeby Wam pięknie o 12 na kanale wchodziła. Bardzo to lubię. I światełek. Chciałam Wam jeszcze pokazać, bo trochę pobawiłam się w bullet journalu na październik, dlatego że już ten miesiąc się zbliża. Poczekajcie, może sobie ustawię lepiej tą. O, będziecie tak lepiej widzieć. Ten miesiąc się zbliża, więc zrobiłam sobie halloweenowe tutaj dziabanie kredką, bo nie mam farb, kurczę, jakichś fajnych. Ale też wyszło, to jest 5 warstw kredki na październik właśnie. Tutaj muszę korektorem, bo nie widać, na biało. Będzie fajnie wyglądało. Tutaj sobie koło roku wrzuciłam, bo bardzo mocno ten był widoczny. Ale sobie tu księżyce chyba umieszczę i tyle. Tak, lubię czasem takie ozdobniki. Rzeczy ważne z taką dyńką. Nie jest zła. Dobra dyńka nie jest zła. Codziennik z kotkiem na dyńce. Dziękuję za... z pentagramem, myślę, że fajny pentagram i nastroje, tutaj w każdy pająk wpisany jest dzień, będziemy kolorować i dyńki jako obrazek uzupełniający, dużo dyńków, no myślę, że to fajnie wygląda, film osobny zrobię, ale mówię, pokażę z cyfrówki, nie z kamery, tak, taki pomysł. No i słuchajcie, wreszcie mam długo wyczekiwane diagramy do och, ale kot na diagramach, nie, puść, czekajcie, bo się pazur koci zahaczył, to nie jest dobra rzecz, nie, och, tak to jest walka z wiatrakami, dobra, długo wyczekiwane diagramy do wahadełka na filmach, czyli mamy kolory aury i mamy, Kizia, no nie pomagasz. Naprawdę to jest po prostu, o, już kocie sierści. Tak, i właśnie dwa rodzaje do analizy duszy. No i troszkę więcej rodzajów, jeżeli chodzi o mój numer telefonu, który chcę mieć, posiadać na filmach. Także, no, myślę, że to ładnie wygląda bardzo.
Kot poprzeszkadzał, a teraz to obrażona. Popatrzcie. Proszę bardzo. Kizia, tak o tobie mowa, obrażeńcu. O matko. Nie chcę, żeby mi pogniotła po prostu. Muszę kota dać z tyłu, niech leży. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo, bardzo.